Od jutra pogodą zacznie rządzić wyż, a to zwiastuje poprawę aury. Odpoczniemy od deszczu, a w kolejnych dniach wreszcie zrobi się cieplej. Małgorzata Rumszek, oto szczegóły prognozy. Pomorze znajduje się jeszcze pod wpływem rozległego i głębokiego niżu z centrum nad Morzem Norweskim i Skandynawią. W ciągu kolejnej doby niż z nad północnej Europy będzie powoli słabł, a nasz region dostanie się pod wpływ obszaru podwyższonego ciśnienia, który łączy wyż rosyjski z atlantyckim, a jego oś przebiega nad południową Europą. Jutro ta oś przesunie się nad Czechy i południową Polskę. Z zachodu, z rejonu Morza Północnego cały czas napływać będzie chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia polarnomorskiego. W nocy zachmurzenie duże z zanikającym przelotnym deszczem, głównie w północnej części województwa. Po północy nie będzie już padać i pojawią się rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu w porywach jeszcze silny. Temperatura od 10 do maksymalnie 14-15 stopni nad samym morzem. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1015 hektopaskali i bardzo wolno rośnie. Jutro chmur będzie jeszcze całkiem sporo, zwłaszcza po południu, ale padać nie będzie. Powieje ze zachodu do 35 km na godzinę na wybrzeżu. Termometry pokażą od 16 do maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie nadal będzie wolno rosnąć. Spójrzmy na Bałtyk. W nocy wiatr zachodni do południowo-zachodniego wiać będzie do 7 stopni w skali Beauforta. Jutro kierunek się utrzyma, prędkość będzie spadać do 4 stopni. Dziękuję za spotkanie, miłego wieczoru, do zobaczenia.